Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć kilka słów o mojej niedawnej zbiórce na streamie i celu, który udało mi się dzięki Wam osiągnąć. Dzięki asyście pana Pufy mogę Wam pokazać bardzo ładnie to, na co zbierałem kasę, czyli Avermedia Live Gamer Extreme. Kilka osób pytało mnie w czasie streamów, co to jest to urządzenie, na które zbieram, mimo że było to podlinkowane i można było sobie spojrzeć. Nie każdy nawet po opisie wiedział, do czego to urządzenie służy. Otóż jest takie chytre urządzenie, które samo w sobie może niewiele robi, ale umożliwia podłączenie do naszego komputera drugiego komputera, który przejmuje pewną rolę. Chodzi o to, że jak ja w tym momencie gram i nagrywam, albo gram i streamuję, wszystkimi tymi zadaniami obciążony jest mój jeden komputer, czyli grając i nagrywając obciążam procesor, dysk i wszystkie inne komponenty jednego komputera. Dzięki temu urządzeniu będę mógł te zadania podzielić, czyli na przykład będę sobie grał na jednym komputerze, na tym swoim, nazwijmy go głównym, a drugi komputer zaprzągnięty do pracy będzie zajmował się na przykład nagrywaniem albo streamowaniem. Czyli dzięki temu obciążenie komputera maleje, ponieważ jest podzielone na dwa. I to jest właśnie zadanie tego urządzenia. Dociekliwi może zauważą, że nie zbierałem dokładnie na wersję Live Extreme Gamer, tylko na inną. Macie rację, zbierałem na wersję troszkę niższą, ale kiedy przyszło do zakupu, kiedy udało mi się osiągnąć cel zbiórki, okazało się, że Live Extreme Gamer, czyli w skrócie Live Gamer Extreme, czyli w skrócie LGX, jest w tej samej cenie, w której model tańszy. Nie myśląc zbyt długo, nie chcąc również przedłużać procesu zbierania i kupowania, nie myśląc specjalnie nad tym, czy warto dopłacać, kupiłem sobie od razu LGX-a i dzisiaj właśnie chcę go Wam zaprezentować. Przede wszystkim jeszcze zanim go otworzę, ponieważ jest on wciąż fabrycznie zaklejony, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że to urządzenie mogą sobie kupić. Nie chcę tutaj wymieniać ników, ponieważ obawiam się, że mogę kogoś pomylić, zapomnieć, nie wspomnieć o nim tak, jak mu się to należy. Dlatego wszystkim tym, którzy wiedzą, że wpłacili, naprawdę wielkie, serdeczne dzięki, ponieważ to tylko dzięki Wam. To jest tak naprawdę zakup sponsorowany przez Was i Waszą hojność. Tylko dzięki Wam mogę teraz to urządzenie otworzyć i Wam je pokazać. Tutaj oczywiście największe ukłony w kierunku jednego z moich widzów, który wydaje się mieszka na Wyspach Brytyjskich i sponsorował mnie przelewami w funtach. Także z tego co sam mówił, dla niego 5 funtów to nic, a dla mnie po zmianie waluty to było około 30 zł za jedną jego wpłatę. Także wielkie Ci dzięki. Ale tak jak mówię, każda wpłata się bardzo liczyła i za każdą jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużając, otwieramy sobie LGX-a. Tu już mam narzędzie zbrodni. Zobaczymy sobie, co kryje się w środku. Oczywiście ja wiem, co się kryje w środku, ponieważ urządzenie to kupowałem w pełni świadomie. Niemniej jednak chcę, żebyście również wy mieli świadomość, co mi zasponsorowaliście. Do pana Pufy idzie wystawka i wbrew pozorom, mimo że pudełko jest duże, urządzenie samo w sobie jest naprawdę dość maciutkie, ponieważ jest tylko o takie, zafoliowane jest bardzo. Tutaj jest takie eleganckie logo LGX Live Gamer Extreme na środku pod tymi folikami, ale ciekawostką jest to, że to wszystko, może bez ściągania folii, ponieważ sobie folię zostawię na koniec, to wszystko da się otworzyć. Ta klapka, tutaj jest śrubka z tyłu, ona się otwiera i dzięki specjalnej dołączonej aplikacji mamy możliwość wydrukowania sobie swojego logo, czyli możemy sobie zamienić to, co tutaj jest wydrukowane, na coś innego. Na przykład może tutaj być jakiś obrazek Mr. Omen i mogę tutaj tylko sobie wkleić, żeby był taki, to był zupełny custom build. Mamy jeszcze w środku licencje, tutaj są chyba, z tego co na pudełku jest napisane, bez 3 miesiące wersji premium na XSplita. Ja akurat korzystam z OBS-a, więc to mnie niespecjalnie urządza, niemniej jednak Avermedia dodaje to. No i jeszcze w pudełku mamy całą gromadkę kabelków, czyli tutaj mamy tak, małą śrubkę, do tego mamy jakąś dość ciekawą przejściówkę, to jest zdaje się z mini, albo to jest USB, to jest chyba USB, ale w każdym razie wyjście na 4 jacki. Kolejny kabelek to jest akurat zło. Litość, to jest, wygląda jak, moment,
Wygląda jak takie trochę dziwne HDMI, to muszę po prostu poczytać, co to dokładnie, zaraz zobaczymy na opakowaniu. Tu jest przedłużka jack, okej, tutaj mamy USB 3.0, czyli do połączenia tego cuda z komputerem. I tutaj mamy z kolei, tu już mamy typowe właśnie HDMI, plus oczywiście jeszcze katalog, przewodnik i instrukcja obsługi. Rzucę sobie okiem na słowny opis zawartości pudełka. To powinno być napisane gdzieś tu. Zaraz zobaczę. Nie bardzo, tutaj może będzie. Specification jest, napisane jest dokładnie. Czyli tak, mamy LGX-a w środku, kabel USB 3.0, 3,5 mm kabel jack, złącze HDMI, złącze komponent, czyli do konsoli, wiadomo, komponent to PS3 cable. Czyli właśnie, bo ja niestety zapomniałem, że to urządzenie umożliwia podłączenie nam również konsoli, przewodnik, śrubka, Exclusive Cover, czyli ta osłonka plus karta licencja do X-Splita. Także, moi drodzy, raz jeszcze podsumowując, ponieważ był to post raczej informacyjny, ponieważ jeszcze urządzenie będę testować, jak widzicie, jest w foliach. Bardzo jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Zachęcam moich ewentualnych widzów do wpadania na mój Twitch, czyli twitch.tv/MrOmenX. Na końcu, żebyście oglądali i jeśli ktoś ma taką chęć i wolę, może zasilić cel mojej kolejnej zbiórki. Teraz akurat zbieram na coś nowego, także może też was to ewentualnie zachęci. LGX już jest ze mną. Mam nadzieję go naprawdę w ciągu najbliższych kilku dni zmontować. Komputer do tego specjalnie przygotowany już mam od dłuższego czasu, także nie bójcie się, teraz nie będę zbierał na drugi komputer. Komputer jest, chodziło mi tylko o to jedno urządzenie. I mam nadzieję już w ciągu najbliższych kilkunastu dni pierwsze zarówno streamy, jak i nagrania na YouTube pojawią się na moim kanale i będziecie mogli odczuć różnicę w jakości, a na pewno będziecie mogli ją zauważyć, szczególnie w nagraniach, bo akurat jest tak, że w czasie streamowania mniej spada jakość, ponieważ streamowanie z definicji mniej obciąża komputer, bo używa się mniejszych ustawień graficznych i na przykład bitrate'u, ale jednak w nagrywaniu używanie kilkudziesięciu megabitów bitrate'u na sekundę sprawia, że ten komputer potrafi zwolnić, także myślę, że to skutecznie, znaczy ono, plan jest taki, że ma to wybrać poszło do zera, ponieważ całe obciążenie przejdzie na komputer obok, więc myślę, że to z korzyścią oprócz dla mnie czy mojego komfortu nagrywania, również dla was z korzyścią dla płynności oglądania i ogólnie jakby spędzania czasu na moim kanale. Także jeszcze raz bardzo serdeczne dziękuję i to tyle. Do następnego. Cześć.